Audio Jungle. Bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy sklejać Horsha 1A z działkiem 2 cm flak 38 firmy Tamiya. Miał ten film się odbyć dawno, dawno temu, ale w związku z tym, że były silne upały, musiałem poczekać na ochłodzenie. Co prawda mógłbym w nocy nagrywać, ale tyle błędów bym popełnił, że wy byście się tylko śmiali ze mnie. Tak. Tak to by wyglądało. Dobra. Model oczywiście Tamiya. Ten, co już w unboxingu prezentowałem, będę go budował. Co dzisiaj będzie? A więc tak, zacznijmy od budowy działa. Trochę pójdziemy odwrotnym kierunku niż większość z Was by budowała. Zakładam, że większa część zaczęłaby od Horsha. To jest dobre posunięcie, naprawdę. Ale chcę Wam pokazać najpierw działo samo. Ze względu na to, że Horsha mamy w dużych ilościach dostępny, nie wiem, z różnych firm i każdy chyba kiedyś składał. Mam taką nadzieję. Z działem jest więcej zabawy, bo jest więcej elementów. To mam już wyjęte. To jest sam wózeczek do przewozu działa. Tutaj mamy samo już działo w takich elementach. Z tym się trzeba bardziej pobawić. Horsh jest zdecydowanie łatwiejszy od działka przeciwlotniczego. W związku z czym najpierw to zrobię trochę na opak, ze względu na to, że instrukcja nam pokazuje, że działko ma stać na przyczepce do tego przystosowane. Ja zrobię to tak, żeby można było zdjąć z przyczepki działo, bo nie wiem jeszcze na jakiej wiem tylko, że na dioramie stanie mi. Zapewne tej dioramy nie będę Wam pokazywał. Miałem zresztą dioramy Wam pokazywać, jak buduję. Tego nie zrobię. To jest moja słodka tajemnica. Wyszedłem z tego założenia. Jak widać, tutaj za mną już do Willisa się buduje diorama. Jak wygląda. Tam mamy tygrysa. Powracając do tematu, będzie to zdejmowane. Mam nadzieję, że mi się uda to ładnie pokazać Wam, żebyście mogli też pokombinować chwilę z modelem i nie wiecie, czy jeszcze będzie stałe na przyczepce, czy na, nie wiem, oddzielnie będzie, więc żebyście mieli dwa warianty do wyboru. Nie wiem, w okopie można zamontować, worki z piaskiem są do kupienia z Tamiya. Są takie kombinacje tego, żeby samo działo z przyczepką pokazać, że to się w głowie nie mieści, więc zapraszam już do warsztatu. Jesteśmy już w moim warsztacie, jak widzicie, jest instrukcja, są dwie ramki, bo na dwóch zostało to zamontowane. Co dziś będziemy potrzebować? A mianowicie na pewno klej. Ja korzystam z Wamodu z iglicą. Dobry klej, polecam. Obciążki i skalpel.
oraz pilnik. Ale tutaj niestety nie mam w tej chwili wyjętego pilnika. Instrukcja nam każe przy okazji pomalować parę elementów. Samo działo każe nam pomalować na farbę gunmetal. Tak samo magazynki oraz siedzenie na red brown, czerwony brąz. Poza tym zaraz zobaczymy, czy jeszcze coś nam każe w tej, akurat w tym. I opony pomalować na matte black. Będziemy robić wszystko po kolei, więc od pierwszego instrukcja nas przyjaciel. Zaczniemy od wózeczka, zrobimy sam wózeczek, czyli zaczniemy od punktu czwartego na tej instrukcji, więc to do dzieła. Oczywiście pamiętamy, żeby wycinać z naddatkiem i tak dalej, żeby nie uszkodzić elementów. Jak my nie mamy pewności co do... O, już tępy jest. Jak widzicie, muszę się chwilę posiłować, bo tempę już jest. Trochę się wysłużyło mi. No, musiał wynaleźć sobie nowy. Sam wózeczek. Później resory. Tutaj to jest zapewne mechanizm pozwalający oprzeć nam, żeby nam po prostu stało. No dobra. To do dzieła. Tak się prezentuje wycięty kawałek. Musimy uważać, żeby nie zgiąć go. To jest wszystko podatne na ruch. Dobra, musimy to tylko odstawić, abyśmy nic z tym nie zrobili. Wycinamy teraz kolejny element, obróćmy sobie go o tak, w ten sposób i położymy jednego tu, bliżej i zrobimy tak, wytniemy najpierw to i od razu przykleimy, żeby się nam nie pomieszały po prostu dwa osobne moduły. Więc dziewiątkę najpierw. Jest ósemka, jest dziewiątka. Oczywiście musimy zeskrobać pozostałość. I tak wygląda ten element. Jest naprawdę dość mały. Niestety nie chcę aparat mi jakoś wyostrzyć obrazu, więc tylko tak Wam pokażę. I co? Sprawdzamy, jak ma być. Czyli ma być w ten sposób, zgodnie z tym, co tutaj przewiduje. Ma nam usiąść w tym miejscu oraz ma wjechać nam tutaj. Aha, możemy sobie wysokość regulować. O, fajnie. Ale zrobimy oczywiście na tym. I tak ma wyglądać. Pasuje, pasuje. Trzeba przeczyścić rurkę. To
Zawsze one. Jak nie pracujemy, to coś tam może się znaleźć niepotrzebnego. Parę razy wystarczy. I nanosimy klej. Kapeleckich i już. Jeszcze możemy docisnąć z tej strony w ten sposób, suwając ostrze między resor a błotnik. I w tej chwili już mamy gotowy pierwszy element i tak postępujemy aż tak postępujemy po prostu z drugim elementem, a nie aż do drugiego. Oczywiście klej zatykamy i to samo nas czeka po drugiej stronie. Tak wygląda już sklejony wózeczek, te elementy co mówiłem, tak wygląda. Wycięłam w międzyczasie pozostałe elementy, które mają przyjść nam, czyli K5, K4, K6. Kół nie będę przyklejał akurat w tym odcinku, ze względu na to, że nie wiem jeszcze na jakim podłożu mi stanie, bo jak coś to będę musiał tu wszystko wybrudzić. Będę musiał błoto robić i tak dalej, więc będzie w kolejnym filmiku, jakby co, to takie coś wam pokażę. Dobra, przejdźmy do sklejania dalej. K4 najpierw musimy przykleić, a do K4 musimy K5 przykleić. I radzę wyciąć akurat teraz więcej elementów. Ze względu na to już wam tłumaczę, o co chodzi. Przykleimy K4 element, no to bez problemu. Wszystko będzie pasować, ale K5 przykleimy i musimy go odpowiednio ustawić, tam już jest tak nacięte pod kątem, żeby przykleić element K6 do K5. Po prostu musimy w miarę szybko to kleić, więc radzę wyciąć trzy elementy i jak możliwe będzie jak najszybciej to pokleić. Oraz no dobra, czyli mamy K4, musimy spasować, czy to nam będzie pasować wszystko. O, no pasuje i wygląda nawet całkiem przyzwoicie. No to co, klej i z powrotem. Oczywiście kropelka, o tu jeszcze jakiś syfek mi przylasł. Ładna mała kropelka, jedna, druga, trzecia. Montujemy to na stałe. To już się będzie trzymać. I K4, K5 znaczy się, czyli taka literka T, którą tu widzicie. Musimy przykleić je o w te tutaj rowki. I z powrotem musimy nanieść klej. Delikatnie. Przy tym uważając, żeby się nie wypaciać. A to jest tutaj przy tych małych elementach jest naprawdę nie lada wyzwanie. Można sobie pensetą pomóc. Ja sobie pomagam. Skalpelem i musimy wygiąć ten element teraz w drugą stronę. I ten K6 to też jest takie coś. Musi to nam przyjść od góry. Musimy złapać od razu wszystko za jednym razem. To nie jest proste, ale do zrobienia wszystko. To teraz trochę gimnastyki. O właśnie, coś w ten sposób, tak jak już mam i
teraz muszę tylko element K5 poprawić i docisnąć. Dzięki czemu stworzy nam taki dość ładny element. O proszę, tak to wygląda. Małe ustroństwo, ale chwila niepewności i mamy wszystko. Dobra, i powracając jeszcze na moment do tego, czyli do samego działa. Tutaj mamy elementy mocujące, czyli te o, oraz tutaj mamy taki zatrzask. To wkładamy i chyba producent przewidział, że będzie można zdjąć, przepraszam, działo z przyczepki i postawić obok. Teraz zajmiemy się tamtymi schowkami. K1 i K2 element. Tutaj są takie trójkąty. Poczekajcie chwilę. Tutaj też odpowiednio jest nacięte wszystko i odpowiednio nasunąć trzeba. W ten oto sposób. I tak ma wyglądać. To przykleić trzeba z dwóch stron oraz tutaj musimy przykleić taki jakby jakby to ująć skrzynkę, coś w tym rodzaju, na którą chyba ma przyjść, o ile dobrze pamiętam, znak Luftwaffe albo rejestracja będzie. Mogę się teraz mylić, ale jedną z dwóch ma być na pewno na tym. A po drugiej stronie, czyli tutaj, będzie światło tylnie. Czyli co? Kleimy. Z jednej strony pasuje, już się trzyma. No i oczywiście z drugiej strony, aby to samo uzyskać. Na takich większych powierzchniach lepiej ten klej trochę rozsmarować, aby nam dość mocno solidnie złapał. I teraz musimy się zająć tą skrzyneczką. Tak jak mówiłem, ona ma przyjść tutaj. Aj. O, w ten sposób. O. I też kleimy, bo spasowaliśmy przed chwilą. Musimy oczywiście pamiętać, aby w miarę iglicę czyścić. Jednym pociągnięciem klej rozprowadzamy i w tej chwili z tego co widzę powinno się nam trzymać dość solidnie. Po drugiej stronie mamy, musimy światełko zamontować. Jest naprawdę mały element. No. Macie do porównania ostrze skalpela, a to światełko. I ono ma przyjść na błotniku po drugiej stronie tego kufra. Nad elementem takim jak mamy tutaj mocowanie błotnika. Czyli nad mocowaniem błotnika ma być. W takim razie musimy to światełko posmarować klejem. A trochę za dużo. Jak widzicie, jedna niekiedy kropla za dużo i jest problem. Ten oto sposób mamy przykleić. Jeszcze tego naprostować trzeba. I w taki sposób
będzie to. Teraz musimy poczekać, aż nam wyschnie i wtedy będziemy mogli pomalować na czerwono klosz i przyczepkę na tym etapie będzie zakończona. Więc poczekajmy, aż wyschnie. To sobie teraz schnie. A co robi Szymon w tym czasie? Jak tam sobie model schnie? Ano po prostu idzie i do swojej własnej biblioteczki. I co wybiera? Broń piechoty. Zobaczymy, czy coś tam będzie. Mam taką książkę fajną, naprawdę. Zakupiłem sobie ją kiedyś i zobaczymy, czy znajdę coś na ten temat, akurat to, co ja chcę. Mianowicie coś niemieckiego, bo widzę, że będziemy też przy okazji sklejać, znaczy nie sklejać, tylko malować i potrzebuję właśnie pewnej skarbnicy wiedzy. Karabiny maszynowe. Widzę, że Browning znajdę to, co tutaj będę chciał i wam pokażę pewne informacje. Więc co? Wy sobie po prostu teraz odpocznijcie. Ja chwilę poczytam, to sobie sklei się i zobaczmy się za chwilę. Już nam wszystko powysychało. Użyjemy czerwonej farbki do pomalowania klosza. Będzie to firma Tamiyi, farba czerwona X7. Oczywiście trzeba ją wstrząsnąć. Się na pewno rozwarstwiła. Na tym etapie przypominam, że wózeczek mamy prawie skończony, bo wystarczy tylko koła zamontować. Ja ich nie będę montował, bo jeszcze nie wiem, na jakim podłożu będzie mi mniej więcej stać. Więc teraz zabieramy się za chwilę za malowanie. Powinno już być dobrze. Użyjemy cieniutkiego pędzelka Zero Magpol. Radzę się nie zaciągać tej farby. Można odlecieć szybko. Piękny, ładny kolor. Proszę bardzo. I będziemy zamalować klosz. Naprawdę mały klosz. Musi tylko terabitny klosz nam wyschnąć i będzie wózeczek z kloszem prawie że gotowy. Na tym etapie punkt czwarty i no tylko czwarty mamy z głowy, czyli sam wózeczek, bo kolejnym punktem będzie już złożenie działa, a to będzie za chwilę, bo z tego co słyszę, piętro niżej garki dzwonią i to dość głośno, czyli będzie obiad. Więc ja spadam na obiad, a wy no też życzę tego smacznego. Zabieramy się teraz za montowanie działka. Już wyciąłem działko całe, teraz musimy je pomalować. Oczywiście pomalujemy je farbą Italeri 46, 95, chyba jest A5, jest to czarny, taki z delikatnym połyskiem. Chodzi o to, że
Ta farba będzie dobrze mitować to, bo nie zawsze producent pisze taką farbę, jak być powinna, a jest w ogóle co innego. Więc pomalujemy na tą farbkę. Oczywiście możecie się trzymać instrukcji jak najbardziej. Hej, ale zawsze trochę intuicji, trochę własnej takiej fantazji można dodać. Dobra. Oczywiście farbkę trzeba jak zwykle wymieszać. Musimy poczekać, aż nam wyschnie, a w tym czasie powycinamy kolejne elementy, możemy odstawić je. Dobra, farbę trzeba zakręcić, bo nam wyschnie. I do dzieła. I wytniemy element, w tym przypadku diod 23 i pozostałe elementy do tego pasujące. Więc zobaczymy się za chwilkę. Już wszystko powycinane, co trzeba było nam do złożenia tego elementu. Teraz musimy tylko przystąpić do sklejenia. Już to spasowywałem na suchutko. Dlatego wam muszę parę rzeczy objaśniać, które ułatwią nam nieco życie. W tej chwili, widzicie, to jest ten element. Do tego elementu będziemy przyklejać taki jak J22, 26, 19, 20. Najlepiej zacząć w tej chwili od przyklejenia elementu J20, czyli tego takiego. To jest to. On ma tutaj nam przyjść w taki sposób. Zaraz wam pokażę, o co chodzi, bo instrukcja tu pokazuje, żeby najpierw przykleić J22, dopiero J20 sam. Więc zrobimy to na odwrót. Dzięki temu mamy tutaj taką dziurkę, w którą będziemy mogli włożyć element J20. Dwa, bez problemu nam wyjdzie, będzie on pasował idealnie, więc teraz tylko trzeba pokleić. Nanosimy oczywiście klej i tak to będzie wyglądać. Lecisz? O, chyba nie chce. Skubany. O, skubaniutki. Ale dobre. Jak widzicie, tak bywa. No, jest. Skubany nie chce. Nie chce podobać, więc załatwimy to siłą. Proszę bardzo. I kleimy. Raz. No chodź. O. Już tam wszedł. Teraz przykleimy kółko.
ten rygielek, który będzie nam obracał cały mechanizm, bynajmniej tak ma działać, to o proszę, i musi to chwilę podeschnąć nam, dosłownie chwilę. Już nam wyschło i teraz możemy zamontować bez problemu kolejne dwa elementy. Tylko trzeba przyczyścić iglicę. Znowu coś tam mogło przyschnąć tam. I zaraz się bierzemy konkretnie do roboty. Teraz przykleimy element 26 oraz 22. Do całości, aby nam grało po prostu wszystko w duszy. Teraz możemy, mamy tutaj taką kieszeń, możemy bezproblemowo wsunąć ten element i stworzyć taki o. No i tak to ma wyglądać. Tutaj mamy korbkę, tutaj mamy takie o, taki śmieszny, oraz pedał, którym będziemy strzelać, zwalniający oczywiście. Mechanizm to strzelanie. I wsuwamy i ma się trzymać. Tak wygląda jedna część po złożeniu. Musimy ją odstawić teraz, żeby wyschło. My się zabierzemy teraz drugą. Jest to ten element. Tutaj już mam wycięty. Jest to takie cudo. Oraz taką poprzeczną beleczkę mam przykleić. Mamy tam już otwory zrobione, w które mamy włożyć. Tylko klej musimy dać i samo już będzie. Będzie gotowe. W ten sposób mamy mieć to zamontowane. Teraz odstawimy jedną i powrócimy do teraz do montowania. Działa, bo jak pomalowaliśmy, on już nam, mam nadzieję, że wyschł. Więc zobaczmy, co takiego nam przygotował działko. Mamy już się pomalowane, pięknie wygląda. Farby już zeskrobałem w te elementy, które ma być przyklejone. Elementy jest jedynie z tej strony, nie, więc musimy to zrobić. Będzie widać, będzie. Trochę może się zatrząs. O, przełożę to lampkę w ten sposób. Teraz będzie jeszcze lepiej. Co robię? Opa. Mamy tak przygotowany element. Musimy, tutaj mamy taką literkę T. Tutaj przyklejamy takie dwa elementy. Jest to J14 i J13 oraz takie półkoła, koła znaczy, które przyjdą tu i tu. Znowu się przyda nam szklej. Zacznijmy od tych mniejszych elementów. Musimy posmarować delikatnie klejem. I to jest tak.
to jest 14. W ten sposób. Po drugiej stronie będzie 13. I to mamy przykleić w ten to sposób. Tak to ma wyglądać. Jedna rzecz, teraz tutaj jeszcze te koła musimy takie przykleić. Czyli ten nasz system ruchu po okręgu, aby nasze działo mogło bezproblemowo się ruszać. I po drugiej stronie montujemy w taki sposób nasze działo teraz będzie wyglądać. Musimy teraz odstawić, niech wyschnie, a my się zabieramy za wycięcie tej oto podstawki, półkola w zasadzie, półkola, znaczy nie półkola, tylko koło, to musimy wyciąć i J33. Czyli ten element wyciąć, pozostałe za moment wytniemy, ale na początku będzie nam potrzebne te dwa elementy. To jest to. Wycinamy po prostu. Co mi leci? To jest to koło, tak. Musimy oskrobać, żeby tych takich śmiesznych tych elementów, znaczy łączenia z ramką, a to nie było widoczne, oczywiście. Opa. Tak to wygląda. Jeszcze wytniemy element J33, teraz musimy go znaleźć, tylko widzę 3, 20, 31, a my mamy jaki element? 34. Ma o, mamy 34. I 34 ma być w ten oto sposób, taki coś ma być. Wstawiamy i kleimy. Aha, trzeba przyczyścić, bo nie wypłynie nam klej. Proszę, w ten sposób. Teraz pomalujemy jeszcze na czarno tą podwłokę, taką jakby to był element fototrawiony, taki naprawdę fajnie to zrobili. Pomalujemy to na czarno, a później weźmiemy już w kolejnym odcinku zrobimy jedną rzecz, ale nie będę o nich mówił na razie, więc teraz musimy tylko pomalować. Pomalujemy ją na matowo, czarną farbą Tamiyi XF1. Oczywiście trzeba ją wstrząsnąć,
się znowu mi pewno porozdzielały. Jak widzicie, w tej chwili tak się prezentuje ten oto model. Działko już złożyłem. Oczywiście nie przytwierdzałem jeszcze jego względu na to, że będę malował i tylko jako suche elementy mają póki co być w ten sposób, abym mógł nałożyć na nie później farbę bez żadnych problemów i nie wiem, jakiejś tam złości niepotrzebnej i tak dalej, i tak dalej. Więc na tym etapie zakończamy w tej chwili i zapraszam do kolejnego odcinka, bo będzie na pewno więcej roboty. Jak widzieliście, przed chwilą skończyłem jeden etap sklejania działka przeciwlotniczego. Będzie na pewno kolejny, nie martwcie się. Tak jak widzicie, trochę taka łopatologiczna robota, ale no, co powiedzieć? Trzeba robić. Jeżeli coś się lubi, to się nie zwraca na to uwagi. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik, taki trochę inny. Każdy jest trochę inny, ale dobra. Koniec na dzisiaj. Fajrant, teraz mnie czeka najmniej ulubiony moment, czyli sprzątanie bajzru. Proszę bardzo. To wszystko muszę pozbierać. Trochę jest tego, co nie? No właśnie, muszę się wziąć ze sprzątanie. Tego nie lubię. Wolę sklejać niż sprzątać. No ale cóż, trudno. Do zobaczenia.